Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 88. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj kontynuujemy sagę związaną z Anthonym Davisem, a także o tym, jakie kolejne ruchy może jego przejście do innych drużyn pociągnąć za sobą, a także pokrótce o tym, że Mark Gasol znalazł się na celowniku dwóch konkretnych drużyn i jakie ewentualne ruchy mogą zostać wykonane przez te dwa zespoły. Zaczynamy oczywiście od Davisa, który, no tak jak już wczoraj wszyscy się dowiedzieliście, zażądał wymiany od New Orleans Pelicans. Podobno, jak informuje Adrian Wojnarowski, doszło do dalszej wymiany zdań i Davis razem ze swoim agentem Richem Paulem mieli powiedzieć, że jeżeli zostanie on wymieniony do jakiejkolwiek innej drużyny niż Los Angeles Lakers, to będzie to tylko krótka przygoda do końca kontraktu w 2020 roku, a potem zostanie on wolnym agentem i odejdzie. Wobec czego jest to pewnego rodzaju nacisk na Pelicans, żeby spróbowali się na siłę dogadać z Lakers i oddać tam swojego gracza. Oczywiście sama drużyna Pelicans wystosowała już oficjalny komunikat w tej sprawie, pisząc do NBA z prośbą o to, aby każda opcja tak zwanego tampering, czyli nakłaniania zawodnika do przejścia do konkretnej drużyny, kiedy jest on jeszcze pod kontraktem w poprzedniej, była karana, więc tu może się skończyć na tym, że Lakersi mogą zostać ukarani, bądź też ktoś inny, więc jest to na pewno ciekawa sytuacja do obserwowania. I sama sytuacja z Davisem jest oczywiście cały czas w trakcie, tak powiem, procesowania, tak to brzydko nazwijmy, gdyż po pierwsze czekają na konkretne oferty. Chcieliby teoretycznie móc dogadać się z Bostonem, ale po pierwsze jest kwestia obecności Kyriego Irvinga, to raz. Dwa, podobno Davis nie jest przekonany, że Irving będzie chciał zostać w Bostonie na kolejne lata. Teoretycznie on na początku sezonu powiedział, że Boston jest dla niego numerem jeden do kwestii przedłużenia kontraktu, natomiast pojawiają się te wszystkie informacje związane z kłótniami Irvinga z innymi zawodnikami w drużynie. Mieliśmy już zresztą też przykłady po meczach, w których Irving po prostu kłócił się z niektórymi swoimi kolegami o złe rozegranie poszczególnych akcji. To też podobno ma być jeden z argumentów mówiących za tym, że Irving może nie chce zostać na dłużej w Bostonie. Dodatkowo oczywiście argument za tym, żeby Davis poszedł do Lakers, to tak jak wczoraj mówiłem, ten sam agent co LeBron James. No i oczywiście idąc dalej, perspektywy inne niż w jakiejkolwiek innej drużynie. Co mieliby Lakers oddać? Oczywiście wszędzie mówi się o zestawie Brandon Ingram, Kyle Kuzma i Lonzo Ball. Jeśli chodzi o jakość zawodników, to jak najbardziej to się sprawdza. Potrzeba by tutaj było dodatkowego gracza, żeby wyrównać poziom wynagrodzeń. I tu na przykład strzelam Kentavious Caldwell-Pope ze swoim 12-milionowym kontraktem i wtedy nam się te cztery umowy na jedną Davisa zgadzają. Prawdopodobnie trzeba by było coś jeszcze tam wykombinować, żeby po prostu zrobić miejsce w drużynie Pelicans. I właśnie dlatego Pelicans, zgodnie z tym, o czym informuje Zach Lowe w swoim podcaście, oferują w wymianach Nikolę Miroticza, Juliusa Randla i Dwona Moora i w zamian za nich chcą piki w drafcie. Nie chcą zawodników, są piki w drafcie, czyli ewidentnie chcą zrobić miejsce dla przychodzących graczy. Problem jednak polega na tym, że Lonzo Ball, chociażby jego cały obóz, który wokół niego jest skupiony, mocno pracuje nad tym, żeby Ball nie trafił do Pelicans, tylko żeby w ramach wymiany została dokoptowana trzecia drużyna, drużyna, w której Ball miałby dużo pewniejsze miejsce na parkiecie w pierwszej piątce, bo jakby nie patrzeć, Pelicans mają w tej chwili i Elfrida Paytona, i mają Drew Holiday'a, wobec czego te minuty na pozycji numer 1 trochę mijają się z celem, więc to przejście Bola akurat do Pelicans no, nie byłoby tutaj sensowne w sytuacji, kiedy Payton i Holiday mieliby w Pelicanach zostać. Więc to są te wszystkie elementy, które są dyskutowane w tej chwili. Natomiast Adrian Wojnarowski pojawił się jeszcze wczoraj w programie telewizyjnym ESPN o nazwie SportsCenter i rozmawiał o tym, jakie mogą być dalsze reperkusje, jakie konsekwencje mogą być dla całej ligi tak naprawdę. Bo po pierwsze w sytuacji, kiedy oczywiście jest tu wiele ale, to wiele gdybania,
wiele domysłów i konkretne scenariusze, które tutaj rysuje Wojnarowski, muszą się zdarzyć w odpowiednich okolicznościach. No ale załóżmy, że mu uwierzymy i przedstawię po prostu ten plan. Więc po pierwsze, Anthony Davis przychodzi do Los Angeles Lakers. Po drugie, Golden State Warriors stają przed bardzo trudną sytuacją w najbliższe lato. Mianowicie oni w tej chwili mają pewnych 7 graczy na kontraktach. 8 graczem, który miałby dołączyć do drużyny, jest Kevin Durant. On ma opcję zawodnika w swojej umowie. Jeśli ją z niej skorzysta, no to wtedy Warriors będą mieli na tych 8 graczy, 8 będzie Durant, wydane 120 milionów dolarów. A jeszcze do podpisania chociażby DeMarcus Cousins plus kilku zawodników zadaniowych, no i oczywiście też Klay Thompson. A rok później, w 2020 roku, wolnym agentem staje się Draymond Green, także Andre Iguodala, który być może już będzie kończył karierę, ale być może jeszcze będzie chciał dalej zostać w drużynie. Wobec czego, no tu bardzo ważne momenty przed managementem Warriors i bardzo trudne decyzje. Mówi dalej Wojnarowski o tym, że jeżeli okaże się, że Warriors nie będą skłonni zaproponować pełnego maksa od razu Thompsonowi, tylko będą chcieli wchodzić w negocjacje albo zaproponują trochę mniej, to Thompson może chcieć odwrócić się i pójść gdzie indziej. I tutaj właśnie opcją mieli być Lakersi, do których miałby trafić właśnie do grania obok Anthony'ego Davisa i LeBrona Jamesa. Natomiast jest oczywiście kilka tutaj aspektów, które mogą temu przeszkodzić. Pierwszy aspekt to finanse. Maksymalny kontrakt, który mógłby dostać od Warriors, to 188 milionów płatnych w 5 lat, natomiast od Lakers 139 płatne w 4 lata, więc mamy tutaj rok krótszą umowę i łącznie około 50 milionów dolarów różnicy. Więc to jest naprawdę, naprawdę sporo. Thompson ma już 28 lat, więc za te 4 lub 5 lat prawdopodobnie wchodziłby w ostatni, to bardzo duży kontrakt. Więc to też jest ważna decyzja dla niego, czy co z tym zrobić. Może być też tak, że jeżeli Kevin Durant zdecyduje się odejść, to Warriors mogą z automatu zaproponować Thompsonowi maksa i szukać dalszych wzmocnień, chociaż ciężko je będzie znaleźć. Chyba że uda im się kogoś nakłonić na takiej zasadzie jak w poprzednie lato DeMarcusa Cousinsa. Więc tu tych scenariuszy jest naprawdę sporo. Lawina może się rozpocząć lada chwila, bo Lakersi bardzo mocno naciskają, żeby przejąć Davisa już teraz. Natomiast Pelicans podobno nie są jakoś specjalnie skłonni do szybkich rozmów, tym bardziej, że jak powiedział Alvin Gentry, trener Pelicans Davis powiedział mu, że chce zagrać ten sezon do końca w Nowym Orleanie. I tu też jest kolejna decyzja, którą w Nowym Orleanie muszą podjąć, bo jeżeli wiedzą, że stracą Davisa, to może warto pójść w tankowanie i powalczyć o wyższy pik w drafcie. Oni w tej chwili są na 10. miejscu od końca. Ewentualnie, tak jak się patrzy po liczbach, to 6. miejsce od końca jest w ich zasięgu. Więc to od razu 4 wybory różnicy. Natomiast oczywiście, jeżeli Davis by został i by grał, no to tutaj jest problem taki, że będzie trudno o spadnięcie w dół, jeśli chodzi o bilans. Może być też zatem taka opcja, że Davis decyduje się na operację tego kontuzjowanego kciuka, przez który w tej chwili nie gra. Jeżeli dojdzie do takiej operacji, to nie zdziwię się, że Davis opuściłby wtedy wszystkie mecze do końca sezonu i w ten sposób pozwolił Pelikanom zatankować po wynik gwarantujący im większe szanse na wysoki pik w drafcie. Więc to jest kolejny scenariusz, który jest jak najbardziej możliwy. Więc tak jak widzicie, no, dzieje się dosyć sporo i myślę, wydaje, że tak z każdym kolejnym dniem będziemy dostawali kolejną porcję informacji i będziemy mogli je po prostu na bieżąco analizować. Okej, przejdźmy do drugiego tematu. Mark Gasol na celowniku Detroit Pistons i Sacramento Kings. Pojawiły się w internecie takie informacje od poszczególnych dziennikarzy, czy to z ESPN, czy z trochę mniejszych, natomiast zbliżonych Memphis źródłom, że prawdopodobnie to spotkanie przegrane dzisiaj w nocy przez Grizzlies z Nuggets było ostatnim, w którym Mark Gasol zagrał na własnym parkiecie. Jest taka ewentualność, natomiast tak jak patrząc na to, jakie drużyny są wymieniane w ramach plotek, do których Gasol miałby trafić, no to trochę trudno mi sobie wyobrazić, żeby to
to miało sens. No to, więc może przejdźmy po kolei. Najpierw Detroit Pistons. No tutaj, jak dla mnie, jedyny rozsądny ruch, jaki może być, to wymiana 1 na 1 z Andre Drummondem, plus Grizzlies coś jeszcze dorzucają. Nie chcieliby dorzucić kontrakt Chandlera Parsonsa, ale o tym można zapomnieć, bo to się nie wydarzy. Jest to zbyt wysoki kontrakt, więc musieliby dorzucić Gasola i jeszcze coś, co mogłoby przekonać Pistons do tego ruchu. No bo jakby nie patrzeć, w perspektywie przyszłości Drummond, z racji chociażby na wiek, daje większe możliwości. Problem, jaki mam z tym ruchem, jest tylko taki, że przyjście Andre Drummonda blokuje przejście na pozycję centra Jarena Jacksona Juniora, a wydaje mi się, że Grizzlies powinni to postawić sobie jako cel. Jeżeli nie Drummond, no, to nie widzę sensu w tej wymianie, bo nie ma dla mnie jakiegokolwiek powodu, dla którego w jednej drużynie mieliby być Drummond i Mark Gasol, chyba że kończący karierę już Mark Gasol, grając po 15 minut. Ale wydaje się, że jeszcze to nie jest ten moment. Jeśli chodzi o Kings, no to tutaj trzeba troszkę bardziej się nakombinować, żeby wyrównać pieniążki, które zarabia Mark Gasol. I na przykład trzeba złożyć pakiet z Billiego Colisteina i Zacha Randolpha. Czemu Billy Colistein? Podobnie jak w przypadku Andre Drummonda, potrzebny jest zawodnik. Niepotrzebny jest dwóch tak konkretnych środkowych w jednej drużynie. Oczywiście gdzieś tam wtedy mamy cały czas w głowie, że jeszcze są Marvin Bagley i Harry Giles, ale wydaje się, że oni nie będą nigdy klasycznymi środkowymi, więc ta obecność Gasola tutaj w miarę by się broniła. Natomiast znowu w drugą stronę, Willie Colistein obok Jarena Jacksona Juniora, to nie jest do końca mój świat i nie jestem do końca przekonany, czy to miałoby sens. Natomiast na pewno bardziej wydaje mi się, że to miałoby sens niż Andre Drummond, bo Willie Colistein prędzej może zostać przesunięty na mniejsze minuty niż Drummond, bo chociażby dlatego, że ma dużo niższą pozycję w całej lidze. Więc to są ruchy, które mogą się wydarzyć. Jeżeli Mark Gasol rzeczywiście już zagrał ostatni mecz w Memphis jako gospodarz, no to na pewno będzie przykre, bo to jest kilka dobrych, nawet 10 dobrych lat, które tam spędził, plus jeszcze te, które tam spędził wcześniej, bo pamiętajmy, że on tam chodził do szkoły średniej chociażby w momencie, kiedy grał tam jego starszy brat Paul, więc on jest z Memphis związany naprawdę bardzo, bardzo długo. Okej, tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie 88. odcinka i do usłyszenia w następnym. Cześć. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.